Dzień dobry. Przed nocą muzeów witam z jedynego w Polsce Muzeum Komputerów w Katowicach. Zanim o tych eksponatach opowiemy, to najpierw o pogodzie. Znad Morza Śródziemnego i Morza Czarnego przyszedł do nas ciepły, wilgotny niż. Przyniósł on ze sobą przede wszystkim poprawę pogody, ale też dużo chmur cumulonimbus, których od czasu do czasu spadnie deszcz, no i wystąpią burze. Miejscami mogą być nawet bardzo gwałtowne, kiedy to w ciągu 20-30 minut może spaść nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. To dużo. Poza tym, tym burzom mogą towarzyszyć silne, porywiste wiatry w porywach do 65 km na godzinę. I z takimi burzami możemy się już liczyć dzisiaj, w piątek, gdzieś koło godziny 17-18. I w następnych dniach, z tym, że każdy następny dzień, sobota, niedziela, będą coraz cieplejsze. Dzisiaj do 21 stopni, jutro do 24, 5, w niedzielę może nawet do 26 stopni. A to tak już bywa, kiedy jest coraz cieplej, jest duża wilgoć, woda paruje, idzie do góry, tam się skrapla, tworzą się chmury i wszystko później spada gwałtownie na ziemię. Ale na pewno wszyscy będą zadowoleni, bo już mamy dość tego chłodu, który dość długo się utrzymywał u nas i przyszedł z północy. Także powietrze polarne, arktyczne zostało zamienione przez te śródziemnomorskie. Także weekend zapowiada się bardzo ładny, słoneczny, ciepły, tylko trzeba być przygotowanym na to, że od czasu do czasu, szczególnie w godzinach popołudniowych, mogą wystąpić burze, a nad ranem, późnym wieczorem zamglenia, a nawet mgły ograniczające w korytach rzek widzialność do 200 metrów. A teraz wracamy do muzeum. Z nami jest pan Krzysztof Chwałowski z muzeum. Stoimy przy bardzo ciekawym eksponacie. To jest, proszę państwa, ta słynna polska odra. Jeden z pierwszych komputerów, to wszystko świeci tak jak w filmach science fiction, a to jest już historia. To jest najcenniejszy eksponat? Nie, najcenniejszy stoi za kamerą, odra 1304, natomiast tutaj jest odra 1305, która rzeczywiście po 9 latach ożyła ponownie, dzięki oczywiście konstruktorowi, który szczęśliwie mieszka w Katowicach. I będzie podczas nocy muzeów. Tak, i tutaj przewrotnie trzeba powiedzieć, że u nas noc jest w dzień, więc przerażony jestem tymi burzami, które mają wystąpić, dlatego że my mamy pewne animacje przed obiektem. Mam nadzieję, że te burze przejdą później. Rzeczywiście będzie podczas nocy, będzie można go tutaj spotkać i na pewno podzieli się swoją wiedzą. Ile tutaj jest w ogóle komputerów? Muzeum w tej chwili ma zbliżoną ilość eksponatów około 4000. Tego jest naprawdę bardzo dużo, a właściwie nie tyle eksponatów, co samych komputerów. Eksponatów jest znacznie więcej. Jeśli chodzi o komputery wielkogabarytowe, tak zwana ciężka przez nas informatyka, to tych naprawdę dużych gabarytowych komputerów jest około 6 dużych zestawów w całości. Powiedziałem około, zrobiłem to z premedytacją, dlatego że nie wiemy tak naprawdę, czego jeszcze nam brakuje w tych systemach komputerowych, dlatego że one były możliwie różnie rozbudowywane. I tutaj w tym momencie niestety musimy odwoływać się do dokumentacji, a przede wszystkim do wiedzy jeszcze żyjących ludzi, którzy w tamtych czasach te maszyny tworzyli albo na nich pracowali. I tworzyli takie taśmy perforowane, jak chociażby ta. To jest zapis, który w tej chwili nigdzie nie jest widoczny. A w ten czas można było tak naprawdę zabawić się w szpiega. Dziękuję bardzo. Do miłego zobaczenia podczas odwiedzania muzeów. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.